To jest to. Ostatni materiał z kaczek. Przed nami jest arka, do której wchodzimy i poznajemy prawdę co do mutantów. Tak, czyli pewnie żadnego nic odkrywczego, jeśli ktoś zna system. Ja nie znam. Czy jestem ciekaw, co tam wyjdzie w sumie. Tylko jeszcze zanim zrobimy to, można by utłuc ziomków, którzy są tutaj, i kupić sobie najlepszą broń, chociaż nie jestem pewien, czy to wypali. Ktoś jest ranny, kaczka jest ranna, można ją podleczyć w sumie. Świnka jest ranna, mam jakiś tam minimalny poziom. Zatem to podleczmy ich może najpierw. Świnka ładnie wygląda. Jak zobaczymy na mutację, kaczuszce można by zdrowki oddać. Albo zamienić ten lot na niewidzialność do momentu ataku. Co w sumie osobiście już wolę. To będzie coś, co odczujemy. Z tego co widziałem, to nie ma robotów, więc ludzi będzie można po prostu zarzucić dużą ilością granatów. Chociaż nasze zadają 2 obrażenia od ten. Pani Lis. Wygraliśmy jakby co w totka te granaty rozpałkowe. Boję się, że inne postacie mają trochę granatów tych zwykłych i to jest dramat, że one nie opuszczają. Przed zmianą aktywnej postaci nie mamy dostępu, po zmianie aktywnej postaci nie mamy dostępu do ich broni, to jest takie sobie. Co tam, nie mówiliście z Emilem nic o RDR? Mówiliśmy. A, wszystko było dobrze. Nie, najważniejsze gry mamy za sobą. Znaczy mówię, ja nie grałem w RDR-a, więc też nie chciałem cwaniakować. Jestem zły na Rockstar. Znaczy to nie jest taki zły, jak jestem zły na PUBGA na przykład, tak? Ale uważam, że to jest dramat. Okej, zniknęły 2 rzeczy. Mam nadzieję, że wygrał się dobry save. Ale wydaje mi się, że wygrał się dobry save. Musimy znaleźć tych ziomków, którzy tutaj sobie spacerowali. Utłuczemy ich proforma i tyle. Ciekawe, jakich osiągnięć nie zrobiłem. I gdzie jest ostatni brakujący artefakt, którego nie znalazłem? Jest tam, kiedy miesięcznik pyta mikro nasze jadlisko. A ktoś prasę jeszcze czyta z was? Serio? Okej, rzeźnik, sekciarz. Tu jest fajne miejsce, w które można by wejść. Ten post-mord. Chcę mieć high grounda. Jeżeli weźmiemy high grounda, to wygrywamy. Ok, tu sobie zrobimy profilaktycznego save'a. Że aż dziennik czyta. To jest, ale to wydaje się w formie papierowej? Z tego domku można by ich ostrzelać. Tu ktoś padł, a to jakiś cywil. Ale tu powinien chodzić pan ziomek, tak? Brad Lark. Okej, jakby go zajechać jakoś mocno. Czy w ogóle brata waszym... Sprawdźmy szybko. Czy prosiaczek będzie w stanie wieprznąć? Będzie. Więc od biedy... Można by tego gościa walnąć? I teraz go na spokojnie, po cichutku, grzeczniutko, zwyczajnie zajechać. Bo on się będzie teraz dopalał, prawda, i tak dalej. Mam nadzieję tylko, że kaczuszka nie ma w tej broni właściwości, która się nazywa szansa na odrzucenie wrogu. To jest dramat. To już jest, widzę, że to jest niestety tragedia. To nam psuje niestety buildy. Kaczusia poczeka. Przepraszam, chrząkanko. I... Emil gra w bilionki. A, nie kłamał. Nie kłamał, że lubi tę grę. To jest właśnie to. Szczerzy ludzie są spoko. Teraz tak, gdzie tu się wchodzi? Tu. Mamy 3 ludziki. Rzeźnika, łowcę i tamtych dwóch. Jak będziemy mieć high ground, to tak jakby nie żyli. Tutaj będzie teraz szkoła nazywana szkołą wchodzenia do poschodu, do drabinie. Czy nikt nie zauważy? Okej. Tak, i zobaczmy, jak to będzie siadało. Krytyk 100%, świetna sprawa. Krytyk 30. Czy będziemy mieć tak? 9 plus 14. No nie ma, nie warto. Trzeba zabić po prostu matoła. Tutaj są 2 miejsca, tak, tak. Troszkę zerwiemy. Szynka z pancerna, dzięki Bozi. Ok, teraz musi być wielkie taktyczne rozłożenie. To zada 8, ale nas to nie jara. To zada dużo. Kurde, nikt nie ma wartości umiejętności. Boję się, że sekciarz nam zrobi krzywdę. Liczymy. Zadamy mu, nawet jak wybuchło, on tu jest 100%, tak? Traci 22 minus 16 minus 14, czyli straci, zostanie mu 8. Ktoś będzie musiał zadać... Nie, no to okej, no to on ginie jeden albo drugi. To czy jesteśmy w stanie zabić tę sierotę tutaj? Już teraz tak, kaczunia... Dobra, zrobimy tak. Pharaoh. Mam akurat problem z dobrym ustrzeleniem, co? Jak pójdzie tu... Do czego zmierzamy? Jezu, co? Jak? Dlaczego? Okej, to jest fail. Pokazywało, że stąd będzie 100%. Nie! To jest oszustwo. Ej, serio. Pokazywało, że będzie 100% stąd. Bo co byśmy zrobili? Chciałem ubić jednego z nich, żeby nabił się pastek super umiejętności. No i wtedy by zdech... Wtedy ubiliśmy dwóch naraz. Tak? Bo świnka spokojnie w dwóch strzałach załatwiłaby tego sznycla, rzeźnika sekciarza. Teraz z tamtym mam problem. Ja to kontynuuję, ale to jest jakiś wstyd. To nie jest tak, że ja to źle zaplanowałem, to że gra dała ciała. Tutaj nagle jakieś problemy z... nie wiem. Widzicie to, tak? Nagle dostaję, stojąc za gościem, 25% szans na trafienie. I psuje to kompletnie plany, no... to jest dramat, To nie jest RNG, nawet będę banował. To jest błąd gry, tak? Bo to było totalnie... Gra pokazywała, że tu będziemy mieć 100%. Aż bym to wczytał, bo to jest po prostu dziadostwo. Teraz na stówę komuś osiłek odwinie. I po co? Ogólnie no, słabe, no niestety. Ja, nikt nie sądził, że do końcówki dojdzie, tak? No to ewidentnie wygląda tak, jak wygląda. Że to są jakieś niedopracowane elementy, w sensie to widzimy, co wykrywa obszary i tak dalej. No, dobra, no to wszystko, tak? Gdzieś tu rzekomo jest jeszcze jeden artefakt. Może będzie, tylko po co miałby być w tym super domku, w arce? To jest to, na co dużo się skarżyło. O, tu w ogóle było jakieś super miejsce, z tego co widzę. Tak, no okej, stąd moglibyśmy wszystkich położyć spokojniej. A, to mniejsza z tym już, trudno. No to idziemy do tego, do arki. I to jest to, tak? Mamy 14 minutę tego strumienia. A właściwie rozgrywki. I powoli żegnamy się, tak? Z kaczkami. Miłe, no to takie doświadczenie lata 90, 2000. Podobały mi się te cutscenki, jak świnka opowiadała, że otwierają się drzwi. To było miłe. This place. I know this place. I've been here before. To jest to prawda. I've seen that star before on those flying machines. They really did come from Eden. Hammond was right. Tu są ostatnie 5 dokumentów i artefakt. Czy gramy w DLC? Tak. I knew this med pack was gonna be here. I got mutant powers, but psychic ain't one of them. Projekt onorwany wydano nakaz ewakuacji oraz polecenie zniszczenia całości prac badawczych, w tym zdrowych obiektów organicznych. Niektórym z nas to nie odpowiada, nie tylko ze względów etycznych, ale też z powodów utraty naszych osiągnięć. Te wieści szczególnie mocno dotknęły Ingmara. Zamknął się w komorze urodzeń razem z obiektami i nie chce otworzyć drzwi. Jeszcze 4 wiadomości. Czy pierwsza była kaczka, czy świnia? Tu chyba nic więcej nie ma. To trochę jak finał Stranger Things. Czy finał trochę jak Stranger Things? Nie, no tak, tak, no to tutaj się czuć ten naleciałości. To jest fajne. No, coś tu przegapiam, ale chyba nic nie ma w tym domku. A ścieżka jest dobra. Jaki ulubiony smak zupki chińskiej? Złoty kurczak. Czy kurczak na złoto? Coś takiego. Wycofanie wojska. Po utracie jednostki Orbital Z1 dowództwo ogarnęła całkowita panika. Wydano rozkaz wycofania wszystkich zmilitaryzowanych botów i sprzętu prosto do środka Theta. Moje podejrzenia się potwierdziły. Nie ma żadnej wątpliwości, że jesteśmy w stanie wojny. Mam tylko nadzieję, że kończy się szybko, niezależnie od tego, kto wygra. No spoko. Jeszcze 3 karteczki. Tak. Tak, 3 karteczki, artefakcik. To tylko pomidorowa amina. Nie, no to co kto lubi, nie? No ja bardzo ten. Machines. Everybody keep quiet. I think they're asleep. Ale też dawno nie jadłem zupki chińskiej. Już nie wiem, czy są zdrowe, czy niezdrowe. Zjadłbym teraz, tak sobie ten. O, ładnie się odbija w tym robociku ta latarka. Już nie powinno, ale ładnie. Bardzo zdrowe. No właśnie, chyba sobie kupię teraz. Either the rot finally got to our heads, or we're standing in the actual Eden. Frickin' Eden, people! The Elder tried to keep us away from this place, but the truth shall set you free, old man! Najgorsze jest to poczucie, że nie znalazłeś wszystkiego. Jest mało tych rzeczy, zbierałem tutaj gęsto. Tu coś jeszcze jest. Fiasko rozmów pokojowych. W tym straszliwym, pełnym napięcia czasie doszły do nas słuchy o całkowitym załamaniu z rozmów pokojowych. Dowództwo rozkazało nam traktować Elysium jako wrogów i w razie konieczności usunąć siłą z naszego środka wszelkich elizjańskich dyplomatów. Bla, bla, bla. Co jest? Kto jest pieskiem? Kto jest... Czy jeszcze 2 notatki, tak? Trudna matematyka. This can't be real. I'm not seeing this. Dajmy save'a, na wypadku gdyby jakiś był bug. This is freaking me out. We are deep underground, right? Because this looks a lot like a tree. Czy można zjechać na zjeżdżalni? Czyż ominąłem pomieszczenie? Tak? Nie da się zjechać. No to trochę psuje, nie? Nic tu nie ma, nie? Idę do końca gry. To jest koniec. To już są, to są napisy. Tylko kurde, nie chcę, żeby był koniec. Tam zostanę bez tych dwóch przedmiotów i jednego artefaktu. Tu coś się świeci. No, co jest? Świeci się, nie? Nie wiem. Kaczka nie chcę wziąć. Ty weź, okej, okay, świnia, dobra, może coś... Że testerzy nie doszli. Nie, no tak. No niestety ta końcówka. Okay. This is freaking me out. We are deep underground, right? Because this looks a lot like a tree. Że w sypialni się odpalił dialog. Właśnie tu coś powinni gadać, nie? Jezus, badaj. Whoa, check out this picture. That is one ugly monster. Wait a second. That's Borman. Okej. Okay. Jezus, jak przygodówka z The Boogerfeście. Jest. Regresja masy kostnej względem masy ciała, masy tkanki miękkiej, całkowita masa ciała, masa okrągłych, rublowatych, czarne kwadraty, gryzone i dane nieprzyzwolone znajdują się w elektronicznym materiale uzupełniającym. Do masy kostnej ssaków na 15 wymienić fakt, że kości ssaków nie są pneumatyczne. Czyli tworzyli kurę, tak? Gryzoni, to coś jest jeszcze. Check this out. I think this is a corpse of an actual mutant. Never seen a dead mutant before. Well, proves we can die. That's a happy thought. Tak, krowa w DLC będzie. Tam miga. Yes. Ostatnia notatka. Dane wykazały maksymalne prawdopodobieństwo to z PNG dla dwóch haplotypów, czyli krzyżówki genetyczne, tak? Połączenie A i C z jednej strony oraz Y2 z drugiej oraz 0 zbadano wszystkie 4 haplotypy. Przedział ufności dla PNG wyniósł 0083 do 2 haplotypów, do 4 haplotypów. Przedział ufności, że RNG to że prawdopodobieństwo mutacji genu. Ok, dziękuję. Przedział ufności dla 2 haplotypów jest znacznie większym, bo haplotypy zostały powiększone, przez fakt, że u południowych domowych świń haplotyp A jest częściej haplotyp bla bla bla. Spoko. Czyli tutaj ogólnie to jest dla fanów, tak? Achievement. Halo, przepraszam, zebrałem wszystkie notatki. No nie ma achievementa. Dobra. Szkoda. To co z tym artefaktem? Look at the shiny screens. Bet those screens can shed some light on what's going on around here. Finally. Okej, tak. Nie masz dalej iść. Ostatnia pokazówka. We huddle around the screen. The words Mutant Project Blink on and off in big red letters. The screen turns black. Then explodes with a flurry of flashing images, faster than we can take in. I catch glimpses of mutants in test tubes, animals in cages, strands of code, something called DNA. The screen freezes on one final image. An employee profile, a scientist of the Mutant Project. It says his name is Ingmar Edison. His face. When we see his face, those eyes staring back at us, we couldn't believe it. It was him. The profile says his status was revoked after stealing mutant experiments from the lab. Memories come flooding back. We were the experiments. They raised us in tubes and played games with our DNA. Made us freaks. The Elder was part of this. Happy endings died with the ancients. Why didn't he tell us? Who is he? The room spins. The truth comes flooding back into my brain. Everything I know is a lie. I lose my balance. As the room turns black, a voice crackles onto the radio. Ghost-like, ethereal, like the ancients calling down from space. Come on, Center Sweden. Come in, come on, Center Sweden. I repeat, come on, Center Sweden. Come on, Center Sweden. Come in, come on. Tyle, nie? No nie jest to bocian z Six Misji, ale zawsze coś. A mała kaczka i mała świnka? Super. Tak, Kill the Father DLC. No ale źle nie chciał, nie? Chyba ojciec. Ciężko powiedzieć. No dobra, no spoko. No, wszystko widzieliśmy już w połowie. I gameplayowo, i fabularnie. Ale warto było dojść do końca. Że DLC z zakończeniem. Jest dobre pytanie. Dobra, to co, tuberzy? No to mamy, zamknęliśmy kolejną serię, tak? Bogato w tym roku, bo chyba trzecia. I nic tylko zrobić teraz czarne i zaciemnić. A my tutaj ten... Co robimy? Zaciemniamy.